Od kiedy mówię, wszystko się zmieniło. Mam koszmar. Śnię, że moja pani jest chora i nie można jej wyleczyć. Śni mi się, że pewnego dnia jej nie widzę i dowiaduję się, że wyjechała w podróż. Lata snu spędzam na mówieniu wszystkim, że wyjechała, ale myśli o mnie, że wróci. Zastanawiam się, jaki prezent mi przywiezie. Pewnego dnia rabin nie wytrzymuje tego, że wciąż powtarzam, że moja pani jest w podróży. Bierze mnie na kolana i mówi prawdę. Ona umarła. Od kiedy mówię, często mi się śni, że moja pani umarła, a rabin został ze mną sam. I rabin odrzuca religię. Nie chce już Boga, który zabrał mu jedyną córkę. Przestał wierzyć. Tymczasem ja, której nigdy nie wierzyłem, muszę udawać wierzącego, żeby poprawić mu nastrój. Należy wierzyć w Boga dorosły, który ukrywa swoją twarz i wzywa nas przez pustkę, swoją nieobecność. W rzeczywistości trzeba odkryć Boga obecność w pustce. Dużo się nauczyłeś. Tak, mówi rabin w moim śnie. Ale nie przytaczaj mi tych kłamstw, bo zbyt dobrze je znam. W moim śnie rabin nie chce studiować już Tory, ani nawet jej nauczać. Wyrzeka się swego mistrza i odprawia uczniów. Żeby go zmotywować, mówię, że chce odbyć bar mitzwę, żeby czuł się za kogoś odpowiedzialny. Po co ci to, skoro twojej pani, mojej jedynej córki, już nie ma? Właśnie to sprawi, że będę o niej myślał. Będzie to rodzaj hołdu. Wiesz tyle, co ja, a ja nie wiem nic. Już dosyć tego. Nie rozumiem, dlaczego chcesz być człowiekiem, podczas gdy ja bardzo chciałbym być kotem. A więc w tym śnie mój pan i ja jesteśmy kotami. Późną nocą włóczymy się po ulicach. Grzebiemy w śmietnikach rzeźników, których mięso nie jest koszerne. Gonią nas psy, ale nie łapią nas. Są tam miauczące kozice. Zapnąłem jednak. I chcę go czegoś nauczyć. Ale mój pan nie chce tego. Nie w ten sposób. To pozostałość jego człowieczeństwa. A może judaizm? Albo jest już za stary. Nic z tego, panienko. Idziemy odwiedzić moją panią. Ale przy pianinie jej nie ma. Pani w kuchni nie czyta książek. Jest w grobie. A tam nie wolno wchodzić. Mój pan budzi się przerażony. Miałem koszmarny sen. Ja też. Opowiedz mi swój, a ja opowiem ci mój. Nie. A może to ten sam sen? Nie chcę o tym mówić. Mój pan odprawia poranne modły. Wiesz co? Wolałem, jak nie mówiłeś. Ja też, ale nic nie możemy na to poradzić. Zlabio! Zlabio! Co się stało?
stało? Obudziliśmy cię. No, wszak. Dobrze się dziś czujesz? No, oczywiście. A o co chodzi? Co się stało? Oddaję ci kot. Masz prawo go mieć. To cudownie. Czy to znaczy, że zdał egzamin na bar mycwę? No ta historia z bar mycwą nie ma sensu. Co się stało, że zmieniłeś zdanie? Nic. Możesz mieć kota, ale on nie może do ciebie mówić. Robię tak, jak pan każe. Zakopuję się tak jak dawniej, jak zwykły kot. Moja pani wie, że ją rozumiem i że mogę mówić. Ale wie, że już nigdy nie będziesz ze mną rozmawiał. Taki jest warunek, jeżeli chcesz ze mną zostać, prawda? Warto się zamknąć, żeby być szczęśliwym. O! A oto ten, który mnie kopie, jak rabin nie widzi. Nie bardzo lubię młodych. Szczególnie, gdy pasjonują się religią. Używają je jak narzędzi władzy. Podano do stołu. Erudycja służy im do zabierania głosu przy stole, żeby zwrócić na siebie uwagę chłopów. Do niszczenia rywali, do przerywania swoim ojcom. Są jak zwierzęta. Pamiętaj, nie wolno ci się odzywać. Moi uczniowie nie mogą się dowiedzieć, że umiesz mówić. Skoro Żydzi doświadczali rzezi i prześladowań, to Bóg tak chciał. Której? Jeżeli cię zabiją, to znaczy, że jesteś złym Żydem. Jeśli oddalasz się od religii, jesteś karany. Które? Jeżeli boisz się Boga, respektujesz szabat i właściwie się modlisz, nic złego cię nie spotka. To logiczne. Dury! Jeżeli stosujesz naszone hara obumowe, to jest to równie poważna sprawa jak morderstwo. Mistrzu, muszę ci coś powiedzieć. Muszę ci powiedzieć, że twój uczeń Pinchas jest ostatni... Nie, nic! Rabin zabrania mi powtarzania tego, co mówią uczniowie poza jego plecami. I zabrania mi źle o nich mówić. Nie chcę nic wiedzieć. Jest taki jeden, który przygląda się kobietom od tyłu. Pocąc się z podniecenia. Mija je na ulicy, cały usztywniony. A jak przyjdzie, odwraca się i ogląda je przez ramię. Gdy przychodzi do mojego pana, tłumaczy nam, że... Te kobiety są zgubione. Należałoby je zmusić do czytania przewodnika pądzących Maimonidesa. A mój pan się uśmiecha. Nieżydowskim kobietom można wybaczyć, że pokazują nadgarstki i ramiona, ponieważ nie znają tory. Nie wiedzą, co to jest czystość ogniska domowego. Nie można mieć pretensji do nieznających prawa. Jednak w stosunku do Żydówek, które ubierają się w ten sposób, należy być bez litości. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Kobieta żydowska jest gwarantką czystości ogniska domowego. Jej stół jest świątynią i ona nim zarządza. Jest przeznaczona tylko dla męża. Jeżeli wyobraża sobie, że dzięki tego rodzaju przemowom poślubi córkę rabina, to się bardzo myli. Spróbujcie jeszcze flaczków. Niech nic nie zostanie. Pewnego dnia zapytałem mojego pana. Czy myślisz, że twoi uczniowie się masturbują? Oczywiście. Być, że nie. Marnowanie naczynia życia jest obrzydliwe. Słusznie. Gdy ja chcę seksu, to go po prostu uprawiam. Ale skoro twoi uczniowie muszą pozostać prawiczkami do ślubu, a ich jądra wypełniają się codziennie, to jak sobie radzą? Nic nie robią. Nie są tacy jak ty. To nie są zwierzęta, tylko dobrzy Żydzi. Pękam ze śmiechu. Mój pan jest urażony. Ludziom udaje się zmienić popęd płciowy w energię, którą zużywają do nauki i uwznoślenia duszy. Myślę,
że w niektóre dni jest to prawda, w inne muszą się jednak onanizować. Ale nie ośmielam się tego powiedzieć mojemu panu. Czasami na ulicy śledzę uczniów mojego pana. Nie zwracają na mnie uwagi, bo jestem kotem, jak ich tysiąc. Mówię sobie, że jak nikt na nich nie patrzy, to muszą chodzić na dziwki lub coś podobnego. Przeważnie jestem rozczarowany, bo tam jednak nie chodzą. Chodzą do synagogi lub na targ rano, lub w cieniu drzew piją herbaty, rozmawiając o budującej sprawie. Nie no, jestem zawiedziony, że żaden nie chodzi po kryjomu na dziwki. To mamy to. Jestem rozczarowany. Może mój pan ma rację? Może ludzie naprawdę są różni od zwierząt? Może tak jak mówi, umieją sublimować własne libido? O! Oto ten, którego nie lubię. Zarozumiały. Nie mający pojęcia o niczym. Głośno mówiący, przerywający inny. Właśnie młodzieniec chcący poślubić moją panią. Zaraz, dokąd on idzie? Chciałbym, żeby poszedł do burdelu. Idzie pan, tak, idzie, idzie. Nie, skręca w prawo, a w burdel był po lewo. Po prawej jest dzielnica arabska. Zaraz, co on tam będzie robić? No chce, żeby znaleziono jego głowę nadzieloną na psidę, czy co? Dokąd on idzie? Wydałoby mi się sympatyczniejszy, gdyby miał przyjaciela Araba albo narzeczoną Arabkę. Ale nawet przez chwilę w to nie wierzę. Rozumiem. Idzie do burdelu do Arabu. Myśli, że tutaj nikt go nie zobaczy. O, przyłapałem tego, który mnie kopie. No tak, a nie mam prawa nic mówić. Mógłbym sprawdzić, jaką dziewczynę wybrał. Mógłbym go śledzić i zobaczyć, jak to robi. Posłuchać, czy w trakcie ten mściwy świętoszy nie mówi przypadkiem do niej jakichś wulgarnych słów. Tak, nie no, ale nie robię tego. No nie dlatego, że jestem wstydliwym. Trudno mi się do tego przyznać, ale ja tak naprawdę współczuję temu chłopcu. Od kiedy umiem mówić, stałem się naprawdę dziwnym zwierzęciem. Oto odczuwam sympatię do człowieka, który mnie kopie. Nienawidziłem wszystkiego tego, co uważałem za nieprzejednane i cnotliwe. Lubię go, od kiedy wie, że jest dwulicowym hipokrytą. I od kiedy widzę, jak zmaga się ze swoimi hormonami i przekonaniami. Ajajaj, chodź tu do mnie, niech cię uściskam, ty mój mały, zbłąkany pomyleńcu! BAM! Joan spadł, Paryż 18 sierpnia 2001. Wystąpili. Thank you.